Szczupak po rajgrodzku. W doborowym towarzystwie. Zaproszenie przyjął mieszkaniec pobliskiego Ełku. Dawno kolegi nie widziałem, mogę przywitać się na koryło. Chłop z Mazur, chłop ze Szczupakiem. Dobra, to ja już idę. Piękna. Cześć, chodź pokosztujesz, bo my dzisiaj wędkowaliśmy. Marcin, ty chłop z Mazur. A takiego szczupaka jadłeś? Paszerowanego? Zawsze jak się ktoś pyta mnie, skąd jestem, ja jestem z Mazur. A, to ty lubisz i pływać, i wędkować. No właśnie, ja z wędkowaniem mam mało do czynienia, bo tak z ryb to ja tylko lubię, no, filety, prawda? Tak więc u mnie to tylko i wyłącznie filet. Jak gdzieś na święta jestem u rodziców, czy u mamy, to tylko ryba po grecku. Tak więc z tymi rybami to jest tak, że ja nie łowię, ale z wielką przyjemnością skosztuję. Ale jeżeli bez ości, to doskonale nadaje się szczupak poszerwany. Ja tu nie ma ości, tu nie ma ości. To jest jak gdyby sama esencja szczupaka. Człowieku! Och, jaki kawał jest. A rybka lubi pływać. Czyli trzeba nalać kompotu. O. Teraz mieszkam w Ełku, ale cały czas sercem jestem z Prostkami, bo tam się urodziłem. Ale ja w życiu nie wiedziałem, ja jeździłem tutaj, ja pamiętam, tu grałem w Rajgrodzie, ale jakoś tak nie zwiedzałem tych okolic, ale tutaj na tę marinę wchodzę, po prostu tu nie trzeba jechać do Sopotu, nie trzeba jechać do Międzyzdroi, Boże jedyny. Rajgród, piękne tereny. Bardzo ładne. Graniczymy z gminą Prostki, Zawadę Skrockie. O. Miejscowość Krzywe, Jezioro Krzywe, na które też można przepłynąć z Jeziora Rajgrodzkiego. Gmina Polski to sąsiad gminy Rajgród. Kupić tylko jachcik i pływać. I wypływać, nie trzeba na morze jeździć. Kupić jachcik albo wypożyczyć łodzie kabinowe i Omegi. Dzisiaj akurat taka piękna pogoda na Omegę, idealna wręcz, tak? Udany połów. Wspaniali goście, wspaniała wędkarka i zarazem pani, która przyrządziła nam te wspaniałe potrawy, które są na stole. Chciałbym wszystkim podziękować i zapraszam na kolejne ryby. Ja tylko powiem jedno. Rajgród górą. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że jesteście w Rajgrodzie. Do Rajgrodu zawsze wracajcie. Tutaj jest najlepsza ryba, najlepsi wędkarze. Dziękuję pani Alicji, najlepszej wędkarce na ziemi rajgrodzkiej. To trzeba jasno powiedzieć. Rajgród tam, gdzie raj na ziemi. Zapraszam serdecznie.